Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Łukasz Ciona, blog Cioną Poczach. Po za kamerą przyjaciel Cioną Poczach. Po Kamil Turek, który także będzie dla Was często pracował właśnie w moim blogu. No proszę Państwa, stoję na stadionie przy ulicy Oporowskiej, gdzie mamy taki symbol Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie, które stało się takim już bardzo miłym wspomnieniem. Podobnie jak wczorajszy finał najpiękniejszego chyba mundialu w historii na boiskach rosyjskich. Francja, zasłużenie. Zwyciężyła z Chorwacją 4 do 2. Ngolo też rządził w środku pola. Francuzi po prostu zaprezentowali na tych mistrzostwach najbardziej, po pierwsze, kompletny zespół, po drugie, zespół, który grał piłkę najbardziej efektywną, może nie efektowną, ale na pewno efektywną. 4 do 2 wynik sprawiedliwy w zasadzie powinno być 4 do 1, bo fatalny błąd rzeczywiście popełnił gol Loris. Natomiast sądzę, że, że Chorwaci tego meczu by nie wygrali. Czegoś zabrakło, być może być może jakiejś koncentracji, dosyć łatwo tracili te, te bramki, być może jakaś niefrasobliwość w obronie, ale Chorwacja, mimo tej porażki. Ten Mundial wygrała, bo wygrała go przede wszystkim sercem wygrała niesamowitą ambicją, niesamowitą fantazją. Te wszystkie dogrywki i wysiłki Chorwatów oglądało się naprawdę z rozdziwioną gębą. Luka Modrić to jest mój bohater, to jest mój człowiek, to jest facet, który absolutnie mnie rozbroił. Słusznie został uznany najlepszym zawodnikiem turnieju i jeżeli nie wygra w tym roku złotej piłki, to będzie można ten plebiscyt określić jednym słowem Le Cabaret, tak? Określił go kiedyś. Robert Lewandowski i będzie można się z nim zgodzić. Robert Lewandowski zawiódł, podobnie jak cała nasza reprezentacja i występ tej reprezentacji, już opisaliśmy w cioną po oczach, ale określę go właśnie no, jednym słowem leka baret. Ale teraz mam nadzieję, że żarty się skończyły. Jerzy Brzęczek będzie w stanie na czele reprezentacji Polski. Poznamy, będzie prezentacja selekcjonera już niedługo w Warszawie. Dajmy temu facetowi czas, bo to jest bardzo konkretny facet, srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich, 40% ponad 40-krotny reprezentant kraju. Współpracował, uczył się fachu trenerskiego od Joachima Lewa. Grał ze Stanisławem Czerczesowym, więc to naprawdę są dobrzy nauczyciele fachu trenerskiego. Jerzy Brzęczek zna się na swojej robocie. To nie jest tak, że zupełnie w niego nie wierzę. Natomiast oczywiście, oczywiście są ogromne wątpliwości. Nie wiem, czy sobie poradzi w roli selekcjonera. Myślę, że nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. Zbigniew Boniek nie tylko przechwycił ca dziennikarski świat e, Polski, ale też okazał się wielkim hazardzistą, bo nie oszukujmy się, jedzie z, na jednym wózku z Jerzym Brzęczkiem. Jeżeli Jerzy Brzęczek e, popełni jakąś katastrofę, przegra wysoko e, pierwsze spotkania, jazda w prasie, także i tutaj w Cionoborzach będzie ogromna, no i wówczas nie wiem, czy, czy wytrzymają ten napór. E, natomiast warto trzymać kciuki, ja zawsze trzymam kciuki za e, polską reprezentację. Wierzę, że Jerzy Brzęczek znajdzie młodych, ciekawych polskich piłkarzy, których wkomponuje w zespół. Myślę, że jednym z nich może być Sebastian Szymański. Na tego chłopaka na pewno warto czekać. Warto czekać na ekspozycję jego formy. To jest taki czysty talent i mam nadzieję, że będzie jednym z liderów przyszłej reprezentacji Jerzego Brzęczka. Mam nadzieję, że opaskę kapitańską przejmie Kamil Glik. Nie zgadzam się z tymi głosami, że kapitanem musi pozostać Robert Lewandowski, najlepszy polski piłkarz. Nie. On jest rzeczywiście najlepszym polskim piłkarzem, ale jako lider zawiódł niekwestionowanie na boiskach rosyjskich i sądzę, że te Opaskę kapitana powinien po prostu zdać. Co nie znaczy, że powinien zakończyć oczywiście w grę w reprezentacji. Nikt poważny, nikt normalny tego nie sugeruje, ale myślę, że w roli lidera lepiej poradziłby sobie Kamil Glik. Oczywiście decyzja będzie do Jerzego Brzęczka albo do Rady Drużyny, która w demokratyczny sposób podejmie decyzję. No i nie ma co ukrywać, że jesteśmy z cioną po oczach na stadionie przy ulicy Oporowskiej, bo już niedługo, już w ten piątek i w sobotę startuje najfajniejsza, najśmieszniejsza, najlepsza. Lepsza polska ekstraklasa. Będziemy z wami na stadionach z Kamilem, będziemy w Miedzi Legnica, będziemy ze Śląskiem Wrocław. Tam komentuję te spotkania dla Radiagol. Ale oprócz tego będą ciekawe rozmowy z piłkarzami. Mam nadzieję, że będzie bardzo fajny, długi wywiad z trenerem Miedzi Legnica tylko i wyłącznie dla cioną po oczach. Mam wielu przyjaciół właśnie w Miedzi. Bardzo się cieszę, że ten zespół awansował do ekstraklasy. Im więcej zespołów z Dolnego Śląska w ekstraklasie, tym lepiej, no bo kocham ten region. W końcu jestem Stąd. Natomiast co do Śląska Wrocław, jeszcze kilka zdań pragnę Wam powiedzieć. Uważam, że miejsce w środku tabeli to będzie dobre miejsce dla, dla Śląska Wrocław. Takie miejsce realne. Oczywiście kibice mają prawo marzyć o wielkich sprawach, ale uważam, że z tym musimy poczekać. Ten zespół przede wszystkim powinien spokojnie uplasować się w pierwszej ósemce i z czasem pójść w górę. Trzeba tego czasu dać także trenerowi Tadeuszowi Pawłowskiemu. Nie możemy tutaj być we Wrocławiu w gorącej wodzie kompanii. Pamiętajmy jednak, że są wybory samorządowe już w listopadzie. 啊。 stanowisko prezesa Śląska jest stanowiskiem wybitnie niestety politycznym, z uwagi na e, uzależnienie od miasta klubu i nie wiem, czy w przypadku zmiany e, w ratuszu nie zmieni się również prezes Wrocławskiego Śląska. Tego nie życzę, bo temu klubowi przede wszystkim potrzebna jest stabilizacja, ale warto, żeby kibice, żeby m, oglądający cioną po oczach o tym wiedzieli, że to wszystko są takie ruchy tektoniczne, które mogą e, po prostu zmieść aktualnego e, prezesa Śląska Wrocław, który robi wiele dobrego. Naprawdę znakomite są e, Media prowadzone, klub wreszcie otworzył się na media. Są bardzo, bardzo pozytywne zmiany, które można zaobserwować w Śląsku Wrocław. No i trzymam kciuki za tę ekipę. Zresztą jak każdą, z każdą z polskich drużyn trzymam też kciuki w europejskich pucharach. Oczywiście zalegie Warszawa. Bardzo ważny mecz z Cork City. W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów już rewanż wygrali na szczęście. Fantastyczna bramka Michała Kucharczyka. No lepsza chyba niż wszystkie bramki na, na mundialu. Szkoda, że Kuchy nie był w naszej ekipie. Może by dołożył coś z. Ducha, Jestem fanem tego piłkarza. E, mówiąc, mówiąc krótko, chciałbym, żeby razem z Legią zakotwiczyli w Lidze Mistrzów, bo jeżeli będziemy mieli polski klub w Lidze Mistrzów, no to ta nasza Ekstraklasa stanie się naprawdę ekstra. Przynajmniej na te rozgrywki grupowe właśnie w Lidze Mistrzów, że jest w niej przedstawiciel. To wszystko. Bądźcie ścioną e, po oczach. Będzie dużo wideo. Szukamy sponsora. Oczywiście szukamy sponsora. Jeżeli ktoś chciałby wspomóc blok ścioną po oczach, serdecznie zapraszamy. Mamy miejsce na kożulce, brzuchy wciągamy i wtedy będziemy mogli logo takiego sponsora pokazać. Serdecznie zapraszam do współpracy. Telefon jest podany. Salutare. Widzimy się już niedługo.